Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę na szybko, z kija, o, jak widzicie. Otóż temat, myślę, znany, bo już po tytule filmu wiecie, o co chodzi. A mianowicie, czy zakup w dzisiejszych czasach zasilacza modularnego ma jakikolwiek sens? Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie i przy okazji pokazać też w praktyce, jak to wygląda, ponieważ zakupiłem zasilacz. Jest to Vero L3, czyli nowa seria zasilaczy od Silentium PC. Certyfikat 80 plus brąz, 3 lata gwarancji i tak dalej, ale nie o tym mowa, bo te zasilacze wszyscy już znacie, ich premiera była jakiś czas temu, więc nie będziemy omawiać zasilacza, a jedynie będziemy omawiać to, czy opłaca się w ogóle dokładać do wersji modularnej, ponieważ wydaje mi się, że nieco się pozmieniało w tej kwestii. No i musiałem wybrać, czy kupić wersję niemodularną, czy dołożyć trochę pieniążków i kupić jednak wersję modularną. No tak. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakim rodzajem obudowy dysponujemy. Dzisiaj większość obudów ma tak zwane piwnice, natomiast kiedyś wyglądało to troszeczkę inaczej. Zresztą do dziś można spotkać obudowy, które tej piwnicy nie posiadają. I jeżeli mamy do kompletu zasilacz niemodularny, to te wiązki niestety będą z przodu obudowy, bo z tyłu niestety się nie wmieszczą. Pokażę Wam, jak wygląda to u mnie w tej chwili. To jest zasilacz modularny, a i tak widzicie troszeczkę tych kabli tutaj niestety widać. I ja teraz zabieram się za instalację, tak jak wspomniałem, Vero L3. To Wam może też chwilę nawet pokażę Wam, nagram jak to montuję. I zobaczymy w praktyce, jak to wygląda, czy faktycznie będzie jakaś różnica, jeśli wsadzę tutaj zasilacz niemodularny, czy nie będzie żadnej, chociaż moim zdaniem nie będzie żadnej, ale o tym przekonamy się już za chwilę, bo właśnie teraz zabieram się za wymianę tego zasilacza z modularnego kosara na niemodularny Vero L3 600W. Słuchajcie, jak widzicie, udało mi się uporać z kablami. Nowy zasilacz jest zainstalowany. Bez problemu te kilka dodatkowych wiązek, które były, zostały w obudowie, tak więc są tutaj schowane. Natomiast tutaj z tej strony, jak widzicie, różnicy w zasadzie nie ma absolutnie żadnej, ponieważ i tak zasilacza nie widać, wiązek nie widać, wszystkie są poprowadzone przez odpowiednie wypusty. Tak więc jak widać, można zaoszczędzić parę złotych, dołożyć do czegoś innego. Oczywiście w przypadku obudów HTPC sprawa wygląda zupełnie inaczej, tam są bardzo małe obudowy, więc tam każda odpięta wiązka jest dla nas zbawieniem, ponieważ będzie to miało na pewno wpływ na cyrkulację powietrza w takiej obudowie, będzie to miało wpływ na aranżację okablowania. Tutaj w tego typu obudowie zasilacze modularne w zasadzie tracą sens. Takie oczywiście jest moje zdanie w tym temacie. Jeżeli macie inne spostrzeżenia, piszcie o tym w komentarzu. Ja bardzo chętnie posłucham Waszych opinii na ten temat. Czy również uważacie, że zakup zasilacza modularnego dzisiaj trochę mija się z celem, jeśli właśnie korzystamy z tego typu obudowy, jaką mamy tutaj. Słuchajcie, link do zasilacza znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Podlinkuję Wam również obudowę. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. I co? I na razie. Cześć!